Panie Prezydencie, życzę Panu zdrowia, szczęścia i tu mogę powiedzieć, że to wypuszczenie zmieniło wszystko. Panie Prezydencie, nie doszło na razie, bo jeszcze nie jest po przysiędze. Niech Pan zrobi coś z tą Polską. W końcu z tą pieprzoną Polską. Bo już ja mam dosyć bezdomności w tym polskim kraju. Jestem Polakiem i Polakiem żyję, Polakiem byłem, Polakiem będę i Polakiem umrę. Ale niech Pan zrobi coś z tą Polską. W końcu niech się znajdzie mądry człowiek, obywatel RP. Jesteśmy przed więzieniem na ulicy Rakowieckiej, obwodowa komisja wyborcza. To tutaj Bronisław Komorowski uzyskał 666 głosów ważnych poparcia w kandydaturze na prezydenta Rzeczypospolitej, Jarosław Kaczyński 44. Nieprawdą jednak byłoby twierdzenie, że Bronisław Komorowski wygrał tylko dzięki głosom kryminalistów. Najlepszy wynik w więzieniu słynnym z bezdusznych mordów i kaźni w czasach komunizmu jest jednak czymś, co się może źle kojarzyć. Pozostaje nadzieja, że pod koniec kandydatury nowego prezydenta w miejscu tym przymusowo mieszkać będzie mniej wyborców niż w roku 2010. Na Bronisława Komorowskiego liczy też uboga część społeczeństwa. Jak wynika z naszej sondy w Warszawie, większość bezdomnych głosowała właśnie na niego. Głosował Pan na kogoś? Tak. Na kogo? Na Komorowskiego. Na Komorowskiego? Tak. Fajny gość, nie? Tak. I co? Myśli Pan, że on coś zmieni? No, myślę, że tak. Tak? Tak. Co? No. To będzie po prostu dobrze. A co to oznacza ta gwiazdka i dwie belki? A to byś pan tam czasem jakiś tutaj młody chłopak byłem. Tak? Tak. Podobno Schedyna ma takie wężyki generalskie. No tak, prawdopodobnie. Tak? Tak. A będzie pan głosował w następnych wyborach na Platformę? Będę. O, dziękuję panu bardzo. A pójdziecie pan mi dwa złote? Głosowałem na pana Komorowskiego. A czemu to tak panowie akurat tego pana? Ja akurat tego pana bardzo szanuję i wiem, że to jest pierwszy Polak, który może coś zrobić dla Polski. A usunie ten krzyż? Który krzyż? Ten z pod tego? Krzyż jest i krzyżem jest ulotnym. Może zawsze krzyż odejść. A jaką korzyść pan będzie miał, że będzie prezydentem? Większa kasa? Ja zarobki, nie chodzi mi o kasę. Chodzi o prestiż. Wie pan co? Ja od tej pory, co był Kaczyński, nienawidziłem tego pana. Kaczyńskiego? Tak. A czemu? Za mały był? Nie chodzi. Nienawidziłem tego człowieka i koniec. Żona mu się, panu się nie podobała? Żona Kaczyńska? Była piękna sprawa, dobrze była. To była, była pierwsza dama. No. Ale to był Kaczyński, był inny człowiek niż inny. A, to już wiem, nazwisko panu nie pasowało. Może nie nazwisko. Pan Komorowski dużo obietnic Tak, robił. Oczywiście. Emerytury, tak. Wie pan co? To... Ja akurat jestem w tym wieku, że jestem w wieku prawie emerytalnym, wie pan prawie, co? Tak. Prawie. Ile panu brakuje do emerytury? Jeszcze z 15 lat. No to trochę... Tak, no nie wiadomo, bo nie będzie tyle lat Komorowski prezydentem, bo tylko dwie kadencje może być. Dobrze, może być 10 lat więcej, ale ja wolę, żeby był on, ale później mam nadzieję, że będzie inny lepszy będzie jeszcze. Na przykład Tusk, nie? Tusk może być prezydentem? Tusk może być zawsze. Schetyna? Bo Tusk, nie, Schetyna to jest, nie, to idiota jest. Tusk może być zawsze, tak. On świetny w nogę jest podobno. Ale no kilka ma samobójów na koncie. Ale ja z nim grałem też piłkę. Ale nie samobójów, dojdę do tego. Proszę pana, jak był prezydent Kaczyński jeszcze tak? prezydentem, jak był gazu na Śląsku, tak. Kto pojechał pierwszy do górników? Premier Tusk pojechał z nagrody jakiejś wielkiej narodowej? Tak, oczywiście. Zrezygnował z narady, pojechał do... Pierwszy do górników. Macie rację, bo premier zarządza i w tym momencie, proszę pana, w tym momencie, jeżeli by Tusk był kandydatem na prezydenta, jeżeli by miał możliwość kandydowania na prezydenta, to bym wybrał Tuska. Tak? Bo w tym momencie on dobre punkty wybrał. A prezydent z Warszawy, ciężko mi było, przepraszam za wyrażenie, ruszyć dupę.
Ale za... I poleci do nie, to górników. Nie, to nie w tym rzecz. Ale to pierwszy na lotnisku się zjawi, to ten pierwszy wsiada. Ale ja mówię o Tusku. Tak nie Tusk. Było nigdy w życiu. Nie? Tusk leciał. Nie, pierwszy był Tusk. Był pierwszy. Premierem. To była premierem. Ta on pojechał do swoich ziomialnej na Śląsk. No właśnie. No bo a wie pan, prezydent, on ma tam germańskie korzenie. A prezydent co? Z Warszawy to ma, jakie pan ma korzenie germańskie? Kto? Tusk. Tusk? To podobno, podobno, dziękuję to, bardzo. To panu też na pierwszy. Dziękuję panie redaktorze, dużo zdrówka. Podobno Tusk miał dziadka w Wehrmachtu. Na kogo panowie głosowali? Nie wypowiadam się na... To na Korwin-Mikke. Na Korwin-Mikke? Tak. A pan? Nie. Ktoś głosował na pana Komorowskiego? Wszyscy głosowali? Ja głosowałem. Pan głosował na pana? Tak. Jakie były powody tego, że pan głosował na pana? I z dwojga złego próbowałem i postanowiłem, że wybiorę na głowę państwa pana Komorowskiego. A co pana interesuje w wyborze Komorowskiego? Kasiora? I kasy, to jak on mi da, to będę z nim rozmawiał. Dziękuję panu. Wierzy pan w cuda? Nie. Dzień dobry. Pani jest Polką? Jestem. A powie nam pani, na kogo pani głosowała? Nie głosowałam. Jeszcze pani za młoda jest, tak? Nie, nie jestem za młoda, ale nie miałam okazji głosować niestety. A dlaczego? Nie było mnie w kraju. A takie zaświadczenia dawali z komisji wyborczej? Wie pan, nie bardzo się tam interesowałam tym, tak szczerze mówiąc. A kogo by pani wybrała? Komorowskiego. Komorowskiego? A dlaczego? Fajny, przystojny gość? Wie pan co? Między dwojgiem złego to bym jednak wolała to. A tak, ze względu na pochodzenie czy ze względu na kasę? Szczerze mówiąc nie wiem, bo za bardzo się polityką nie interesuję. Pan pewnie głosował na pana Komorowskiego. A ty myślę, że jestem normalny. Nie, normalny jesteś, normalny. Tak? Tak, dokładnie. A na kogo pan głosował? No powie pan. Pana Kaczyńskiego, pana Komorowskiego. No tak normalnie. A kim oni są? Normalni? No tak, proszę pana. Jeden i drugi kandydat na pana prezydenta. Na prezydenta. Tak. No. To dziękujemy, tak. Ja niestety nie głosowałam, ponieważ miałam inne zajęcia i musiałam być w innym miejscu i niestety nie miałam czasu. A ja niestety nie głosowałam, bo nie umiałam pisać prawą ręką. Nie spełniacie pani obowiązku obywatelskiego. Tak naprawdę prezydent ma mało rzeczy tak naprawdę do powiedzenia, może tylko zawetować ustawę, więc dobrze by było, gdyby wyglądał. Komorowski wygląda? Całkiem dobrze. A słyszałem, że ma polityczną prostatę, że już nic nie może. Ja nie słyszałam. Nie wiem, co to znaczy. No, polityczna prostata, wie pani, to jest, nie, znaczy, że... Niemoc. Niemoc. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Rafał Gawroński, pan pewnie z Pragi. No nie. No nie, nie trafiłem, bo tak pięknie pan gra na akordeonie, piękną kaskietkę pan ma, ale tak poważnie. Na kogo pan głosował? Na Kaczyńskiego, Komorowskiego? Na Komorowskiego. A czemu? Kasa, wygląd, postawa, nie, rodzina? Nie, ja panu powiem tak szczerze. Co będzie, to będzie, no ale Komorowski jest taki podstawny facet jest i myślę, że on jest taki człowiek, który może do czegoś będzie dążył, może coś się w tej Polsce zmieni, bo myślę, że już dość sprzedali Polski i dość zrobili złego dla Polski. A jak taki postawny, to da radę usunąć ten krzyż pod pałacu? Powiem szczerze, ja nie jestem za tym, bo dlaczego? Jest taka sprawa, że w ogóle niepotrzebnie tam stawiali ten krzyż, niepotrzebnie. Bo jeśli powinni postawić krzyż, to powinni postawić gdzie indziej. Czy w harcerze stawiali? Z harcerze, zgadza się, że z harcerze, no, ale jak tak już krzyż stoi, to komu to przeszkadza? Dla mnie on może stać. No. I myślę, że powinien stać do końca. No, no to bo nikt go nie ruszają. Tak jest. Nie, dzień dobry. No co, nie trzeba się bać, komuny już nie ma. Co nie, my się niczego nie boimy. Komuna upadła, wie pan. A pan by nam powie, na kogo pan głosował? Na Komorowskiego. Na Komorowskiego? Tak. Fajny facet? Może być. Da radę usunąć ten krzyż pod pałacu? Mam nadzieję. A pan na kogo głosował? Na Komorowskiego. Komorowskiego. Na Komorowskiego? Tak. Fajny facet. Nie wiem. Nie zdradzam, mam wielu znajomych, chcę, żeby pozostali moimi znajomymi. Tak? No. A pan głosował na, ja panu powiem, na pan głosował na pana Kaczyńskiego. Ja głosowałem na kogoś, kto się zaczyna na K, a kończy na Ski. A był wysoki?
To pojęcie względne, także naprawdę niższy ode mnie. Na Jarosława Kaczyńskiego. A czym to było podyktowane? Proszę pana, wybór był, wie pan, spośród dwóch kandydatów w drugiej turze prosty. Umoczenie w sprawy polityczne i agenturalne pana Bronka Komorowskiego, jego, nie wiem, paranoiczne jakieś przyznawanie się do herbu, którego Związek Szlachty Polskiej po prostu nie potwierdził. To wie pan, to jest kit na ciemne umysły, prawda? Jego idiotyczne, ordynarne, proszę pana, wystąpienie w Oksfordzie o kopaniu polskiego gazu, wie pan, szpadelkiem i wiaderkiem gazu łupkowego. Proszę pana, że to jest idiota dla mnie, po prostu. No. To, co twierdził, to się kupy nie trzyma, prawda?